Powstanie nowa światowa giełda zbożowa. Skandaliczne ceny w skupie jęczmienia. Kolejne wymagania dla rolników. Ardanowski o odejściu z Prawa i Sprawiedliwości. Rolnicy na proteście górników mówią o przyszłości branży. Kraje grupy BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki, produkują łącznie 1,117 mld ton zboża rocznie, co stanowi 42% światowej produkcji zbóż. Według rosyjskiej agencji Interfax, wszystkie kraje członkowskie BRICS poparły plan Władimira Putina dotyczący utworzenia własnej giełdy zbożowej, na której będą mogły rozliczać się w walutach krajowych. Według Interfax, wszyscy ministrowie rolnictwa krajów BRICS pozytywnie odnieśli się do rosyjskiej inicjatywy i rządy już rozpoczynają realizację tego projektu. Minister rolnictwa Rosji, Oksana Lut, skomentowała: kraje BRICS zajmują obecnie około 30% wszystkich gruntów ornych na świecie. Łącznie produkujemy około 40% zbóż, 50% ryb oraz 50% produktów mlecznych. Dlatego kraje BRICS są kluczową platformą zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego. W zeszłym roku 5 krajów BRICS wyprodukowało łącznie 1,117 mld ton zboża, co stanowiło 42% światowej produkcji, a konsumowało 1,100 mld ton. Warto również zaznaczyć, że grupa BRICS zostanie w tym roku rozszerzona o 6 nowych członków: Arabię Saudyjską, Argentynę, Egipt, Etiopię, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na ubiegłorocznym szczycie BRICS w Johannesburgu kraje członkowskie uzgodniły, że będą promować używanie lokalnych walut oraz alternatywnych systemów płatności w handlu międzynarodowym. Szefowie banków centralnych i ministrowie finansów państw tworzących tę grupę intensywnie pracują nad takimi rozwiązaniami. Szczególnie zależy na nich Rosji i Chinom, które w ten sposób chcą osłabić dominację dolara na globalnych rynkach. Rosja próbowała już tego samego przed ponad dekadą, forsując za plecami USA pomysł nowej formy rozliczeń w handlu ropą i waluty opartej na złocie zamiast petrodolarów. Jednak projekt ten nie miał powodzenia. Poparcie dla rosyjskiej alternatywy na rynku zbożowym wydaje się znacznie szersze i może mieć równie poważne konsekwencje, uważają komentatorzy. Rolnik z Dolnego Śląska jest zrozpaczony. Skup zaoferował mu 310 zł za tonę jęczmienia z tegorocznych żniw. To oszustwo w biały dzień. Zakręciłem rogala i pojechałem do domu, mówi rolnik. Rolnicy na Dolnym Śląsku są zszokowani. Jeden ze skupów oferuje im jedynie 310 zł za tonę jęczmienia paszowego, tłumacząc niską cenę potrąceniami za gęstość ziarna. Zadzwoniłem do skupu i powiedzieli mi, że mogę przywieźć jęczmień, ale będą potrącenia za gęstość ziarna. Moje ziarno wyglądało na dość grube, więc myślałem, że gęstość będzie w porządku. Gdy jednak dotarłem do skupu, okazało się, że gęstość wynosi zaledwie 57. Po obliczeniach cena wyniosła 310 zł za tonę. Byłem bardzo zdenerwowany. Powiedziałem im, że to oszustwo w biały dzień, bo żadna firma nie mierzy gęstości przy jęczmieniu paszowym. Zakręciłem rogala i pojechałem do domu, mówi rolnik z powiatu wołowskiego, który zbierał jęczmień z 5 hektarów. Rolnicy z Dolnego Śląska zastanawiają się, skąd taka polityka skupu. Przecież plony w tym roku są niskie z powodu złych warunków pogodowych. Przymrozek, susza, grad oraz problemy z wirusem żółtej karłowatości jęczmienia. Ziarna jest mało, a ceny i tak są niskie. Jęczmienia na Dolnym Śląsku jest mało, często tylko 1,5 tony z hektara, albo nawet mniej. W niektórych miejscach na metrze kwadratowym są tylko 2 kłosy wypełnione, reszta pusta. Dlatego 310 w tej sytuacji to śmiech na sali. Taka cena była aktualna 30 lat temu, mówi Grzegorz Guzik, rolnik z Dolnego Śląska, który również jest oburzony polityką cenową skupów. Kolega rolnik dzisiaj pojechał na skup z jęczmieniem ozimym, 520 zł za jęczmień paszowy przy gęstości chyba 69. A że na Dolnym Śląsku była susza, to jęczmienie często mają tą gęstość 10 oczek w dół. No i dostał propozycję na skupie 310 zł. Zakręcił rogala i pojechał do domu. Wyobrażacie sobie? 310 zł za tonę jęczmienia. Dzisiaj dostał człowiek propozycję na Dolnym Śląsku. 310 zł. Od 1 lipca maksymalny poziom toksyny w nieprzetworzonych zbożach ma zostać obniżony z 1250 do 1000 mikrogramów na kilogram.
Profesor Kierzek zauważa, że wzrost występowania tej toksyny w produktach roślinnych, takich jak ziarniaki zbóż, jest ściśle związany z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zwłaszcza w okresie zbiorów, transportu i przechowywania roślin uprawnych, gdy występuje duża ilość opadów i wysoka temperatura. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że nowe regulacje dotyczą tylko ziarna zbóż przeznaczonego na cele spożywcze, nie zaś na cele paszowe. W Polsce znacząca część zbóż, takich jak kukurydza, wykorzystywana jest głównie jako pasza, dlatego te zboża nie podlegają nowym przepisom regulacyjnym. Ministerstwo Rolnictwa podkreśla, że obecność mykotoksyn w ziarnie jest wynikiem wielu czynników. W tym istotne są opady deszczu oraz temperatura w czasie kwitnienia roślin, co wpływa na aktywność wody. Te czynniki nie są kontrolowane ani przez Polskę, ani przez inne kraje, w których uprawiane są rośliny zbożowe. Poziom mykotoksyn w ziarnie będzie decydował o jego przeznaczeniu na cele konsumpcyjne lub paszowe. Infekcje grzybowe roślin w czasie kwitnienia, które są źródłem mykotoksyn, mają przede wszystkim charakter losowy. Obecnie te czynniki już determinują cenę ziarna. Ministerstwo nie odniosło się do ewentualnego pomysłu eurodeputowanych z Francji, którzy lobbowali przesunięcie wejścia w życie tych przepisów o rok z powodu złych warunków pogodowych, między innymi we Francji i w Niemczech. Rolnicy z Polski są jednak zdziwieni, że wymagania dla nich są podnoszone, podczas gdy z Ukrainy do Europy przyjeżdża zboże niespełniające żadnych norm. Hubert Ojdana opublikował wpis na Facebooku, będąc zły na nowe przepisy i zauważając, że z drugiej strony ukraińskie zboże przechodzi wszelkie kontrole i standardy. Dodatkowo opublikował zdjęcia ukraińskich produktów, które przyjechały do Europy. Ardanowski opowiedział o tym, dlaczego odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. To jest konsekwencja pewnej sytuacji, jaka jest na polskiej scenie politycznej. Ja od 23 lat jestem w PiS-ie i zapisywałem się świadomie do partii Lecha Jarosława Kaczyński, która miała program mi odpowiadający, Polski solidarnej, suwerennej, Polski radzącej sobie na arenie międzynarodowej, szanującej swoją tradycję, historię, religię, opiekuńczej wobec, w mądry sposób, opiekuńczej wobec wsi i chroniącej również przed różnymi międzynarodowymi zagrożeniami, szanującej przedsiębiorców. Ja w tej chwili, powiem szczerze, nie do końca wiem, jaki jest program Prawa i Sprawiedliwości. To mi zaczyna przypominać logikę etapu, którą kiedyś bolszewicy wymyślili, że robi się to, co się chce, zmienia się wszystko i się mówi, że akurat taki etap i taka logika. Dla mnie jest ważne, żebyśmy my, ludzie polskiej prawicy, centroprawicy, ludzie o myśleniu chrześcijańskim, ale również bardzo dla mnie ważna jest przyszłość polskiej wsi, również te protesty rolnicze, które pokazują ogromne niezadowolenie i strach przed tym, co może się w Europie wydarzyć. Żeby na to wszystko mieć wpływ, trzeba mieć realną władzę. Nie być silną opozycją, tylko mieć pomysł, jak odzyskać władzę. Po przegranych wyborach parlamentarnych PiS stracił władzę. To jest brzemienne w skutki nie tylko dla rządu w Polsce, ale również na właściwie Polska przestała się liczyć pod obecną władzą jako ten podmiot, który mógłby hamować zmiany europejskie związane ze zmianą traktatów, niszczeniem państw suwerennych, ich samodzielności, tworzenia tego państwa europejskiego. Polska się wykasowała. Partia, w której nie ma ani ucierania jakichś poglądów, ani jakiejś dyskusji, jakiejś myślenia szerokiego, skrzydłami, frakcjami, które by poszerzały zarówno bazę wyborczą, ale również minimalizowały ryzyko błędów, które każdemu się mogą przydarzyć. Nie. Jest mityczny, charyzmatyczny lider, którego partia jest własnością. Nie wolno go krytykować, to jest takie tabu. Mówienie o tym, że Kaczyński nie jest nieomylny, że popełnia błędy, to jest traktowane w PiS-ie wręcz jak zbrodnia. A już mówienie o tym, że trzeba coś zmienić, ba, zmienić styl przywództwa, może prezes powinien zostać honorowym jakimś tam liderem. O tym mówiono, ale tego już nie ma. Padła decyzja, że bez Jarosława partia się rozpadnie, więc Jarosław będzie na kolejną kadencję będzie prezesem PiS-u. Tak, i partia się pewnie nie rozpadnie, tylko że i zmiany demograficzne
specyficzne, bo wymierają roczniki starsze, które wspierały PiS, młodzi nie chcą o PiSie słyszeć. Zniechęcone grupy społeczne, takie jak choćby ci rolnicy, o których tutaj zabiegam, przedsiębiorcy, sprawiają, że ta partia nie ma realnej szansy na to, na powrót do władzy. Ci, którzy zniechęcą się, już się zniechęcają i ten proces szybko trwa, zniechęcają się do obecnej władzy, widząc jej hipokryzję, nie zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego uważam, że silny nurt, konserwatywny, ale ludzi również o myśleniu patriotycznym, odwołujący się do tradycji również chrześcijaństwa w Polsce, rolnicy, szukają swojej nowej reprezentacji. I to nie jest tak, że ja jestem rewolucjonistą. Ja staram się wyciągać wnioski i być konsekwentnym w tym, co robię od dawna. Panie pośle, ale ty... I wydaje mi się w związku z tym, że musi powstać nowy byt, który będzie reprezentacją właśnie tego społeczeństwa, które w tej chwili mówi, że nie ma na kogo głosować. No dobrze. Zbliżające się żniwa spowodowały, że rolnicze protesty nieco osłabły. Jednak problemy wciąż istnieją, co podkreśla delegacja rolników, która wspierała ostatni protest górników przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska. To nasza wspólna sprawa, przekonują. W piątek pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska w Warszawie odbył się protest górników, którzy sprzeciwiali się wprowadzeniu norm jakościowych dla węgla. Do manifestacji dołączyli także rolnicy, którzy przedstawili swoje postulaty. Nie dla likwidacji dostępu do polskiego węgla dla gospodarstw rolnych oraz nie dla likwidacji hodowli zwierząt w Polsce. Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej zauważa, że istota problemu jest podobna zarówno dla rolników, jak i górników. Ktoś w tym czy innym ministerstwie postanowił, że wie lepiej, komentuje. Dzięki decyzji podjętej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wydobycie węgla w Polsce zostanie wkrótce zlikwidowane. To prowadzi do absurdów, gdyż będziemy musieli importować węgiel zgodny z normami, w tym z Rosji, dodaje. Przeworska podkreśla wagę udziału w protestach. Każda osoba, która troszczy się o los polskiej gospodarki, powinna być obecna i głośno mówić o tym, co rząd i Unia Europejska planują dla polskiego górnictwa. Podsumowuje. Przeworska zauważa również, że chociaż rolnicze protesty na chwilę obecną ustały, nie oznacza to ich zakończenia. Dzieje się źle, komentuje. Pierwsze przepisy, które miały pójść do zapomnienia, nagle powróciły ze zdwojoną siłą. Decyzją jednej pani minister przy braku aprobaty premiera prawo do odtwarzania przyrody zostało zalegalizowane. To nie sprzyja budowaniu atmosfery zaufania i pewności co do przyszłości, dodaje. Przeworska podkreśla, że ludzie są przerażeni i zdesperowani. Codziennie pojawiają się nowe negatywne informacje dotyczące przyszłego prawodawstwa, zarówno w kwestiach transportu zwierząt, jak i dobrostanu zwierząt. Trzeba mieć na uwadze, że ludzie ponownie mogą wyjść na ulicę i zacząć protestować, podsumowuje. Z rozstawionej pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska sceny padło wiele gorzkich słów. Górnicy nie kryli swoich emocji, podobnie jak rolnicy. Choć wielu rolników nie mogło uczestniczyć w proteście ze względu na trwające żniwa, specyficzny czas manifestacji był bardzo istotny. Stanisław Barna zabrał głos podczas przemarszu górników. Mamy podobne problemy, jak górnicy elektrownie chcą zamykać, górnictwo chcą likwidować, tak jak polskie rolnictwo też się chce likwidować poprzez różne obostrzenia i obwarowania prawne. Jakie są plany na przyszłość? Izdebski powiedział tutaj dzisiaj, że po żniwach wyjdzie się z powrotem na ulicę. Oczywiście, że tak, ponieważ praktycznie żadne sprawy są niezałatwione. Mamy tydzień po wyborach i wprowadza się najważniejszy, można powiedzieć, dla nas ekoschemat zalania, nie ekoschemat, tylko nam projekt Unii Europejskiej, zalania 400 tysięcy hektarów, pozbawienia pracy 35 tysięcy hektarów. Na to nie ma naszej zgody i myślę, że po kolei będą chcieli zamykać produkcję, zacznie się od norek, a będzie skończy się na innych zwierzętach. Mamy tu dzisiaj jakąś wystawę ekologiczną, która właśnie rozmawialiśmy idąc tutaj, rozmawialiśmy na ten temat, no to chce się pozbyć każdej hodowli, to nie ukrywajmy tego, nie tylko norki, tylko wszystkie gałęzie hodowlane będą likwidowane. Nie mamy opłacalności, domagamy się od dawna, od ministra Siekierskiego, minimalnego kalkulatora opłacalności w rolnictwie. Nie chcemy produkować i sprzedawać poniżej opłacalności, a tak to teraz się dzieje.
Wy cały czas pracujecie, cały czas odbywają się spotkania, chociaż o tych spotkaniach się nie mówi. W jakiej one są atmosferze? Czy one dają jakąś szansę na to, żeby cokolwiek się zmieniło, czy to jest takie spotykanie się dalej, które nie wnosi nic? Dobrze pani to podkreśliła, pani redaktor. Tak jak pani mówi, mamy spotkania, ileś tam ja miałem z 10, może 12 spotkań z panem ministrem Siekierskim, dwa spotkania z panem premierem Donaldem Tuskiem. Nie wniosły praktycznie nic, a można powiedzieć, że skłóciły polskich rolników, ponieważ w Jasionce podjęło się, wyszło rozporządzenie, które pomaga danej grupie rolników, nie wszystkim rolnikom, jak to chciało oddolny ogólnopolski protest rolników. Dlatego jest niezadowolenie wśród rolników. Jeden dostał jakąś pomoc, drugi nie dostał. Jedni mówią, no to niech się protestują ci, a ci siedzą w domu, bo oni nie dostali. No o to chodziło rządzącym. A my rolnicy powinniśmy się wziąć w garść i na jesień, to co pan Izdebski powiedział, i my OPR myślimy podobnie. Jeśli nie będzie, nie wprowadzą tych zmian, które my domagamy się od, można powiedzieć, początku roku. Daliśmy ten czas rządzącym, daliśmy czas w Unii Europejskiej, byliśmy na proteście w Brukseli. Co pani redaktor powiedziała? Na razie do teraz kosmetyczne zmiany, nic więcej. Emil Mieczaj, rolnik z województwa zachodniopomorskiego i członek oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników, również podkreśla potrzebę jednoczenia się wszystkich branż. Jechaliśmy tutaj, aby wykazać wsparcie górnikom, innym branżom, bo uważamy, że bez takiego dużego zjednoczenia całego narodu, który przez ten cholerny zielony ład, pakiety klimatyczne i wszystkie durne wymysły, które szykuje nam Unia Europejska, nie jesteśmy w stanie tego wygrać. Potrzebujemy społeczeństwa, my tutaj jesteśmy, górnicy wcześniej byli u nas, wyrażamy wsparcie wobec przewoźników, także wszystkie branże mają się łączyć, które cierpią, nie tylko rolnicy, sami rolnicy tego nie wygrają. Potrzebujemy solidarności takiej społecznej, tak aby naprawdę obalić te burnoty, które wymyśla Unia Europejska. Z uwagi na rolników. Potrzebujemy wsparcia, również górnicy nam tego wsparcia udzielają. My od początku protestu uważamy, że jakiekolwiek uderzenie w hodowlę będzie skutkowało problemami całej branży, nie tylko rolnej, okołorolniczych. I tego się trzymamy. Po prostu uderzenie w norki powoduje, że 400 tysięcy ton zboża wypadnie z rynku. Do tego to, co będzie z utylizacją odpadów w drobiu. Dzisiaj byliśmy również na wystawie otwartych klatek. Wszyscy mówią, że chodzi tylko o norki, a tak naprawdę tam były i drób, i wieprzowina, i wołowina, i mleko. Im chodzi o zniszczenie całej hodowli. Pokrętne tłumaczenia, że uwolnimy te zwierzęta, tam kilkadziesiąt milionów czy miliardów kurczaków. I one sobie będą latały. No to są chore wymysły chorych ludzi. Potrzebujemy naprawdę całości społeczeństwa, aby się przeciwstawić tym zielonym wymysłom. I patrząc na to, co się dzieje w społeczeństwie, patrząc na to, co się dzieje po rachunkach, uważamy, że damy sobie radę. Emil Mieczaj zapowiedział, że rolnicy są gotowi na kolejne protesty i długą walkę o swoje prawa. My rozpoczynając protesty na zimie, wiedzieliśmy, że czeka nas długa, kilkuletnia walka. To, co były te protesty emocjonalne na wiosnę, na zimą, na wiosnę, one zakończyły się, pewne cele osiągnęliśmy, te krótkie, takie drobne. Potrzebujemy systemowych rozwiązań i wiemy, że czeka nas naprawdę długa walka. Przed nami są wybory prezydenckie, tam pewne rzeczy będzie można ugrać. Lubię ten dźwięk protestów, lubię naprawdę, ale długofalowe cele są znane, walczymy i będziemy walczyć, bo mamy rodziny i dzieci na utrzymaniu oraz społeczeństwo, które trzeba żywić. Bez nas, bez górników będziemy zimni, głodni i nagi. Damian Murawiec, przedstawiciel Ruchu Młodych Farmerów oraz oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników, również podkreśla potrzebę jednoczenia się różnych branż rolniczych i solidarności w walce o wspólne cele. Przyjechaliśmy tutaj jako reprezentacja oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników, żeby wyrazić swoją solidarność z górnikami, ponieważ widzimy, ile problemów stwarza nam Zielony Ład, czy wszystkie zapisy i regulacje z niego płynące. I my, wychodząc na ulicę pierwszy raz w tym roku, 24 stycznia, wskazaliśmy na te wszystkie obszary, w których Zielony Ład
czy te zapisy dotkną społeczeństwa i w przyszłych latach te regulacje będą po prostu podrażać nam koszty życia. I tak jak dzisiaj tutaj mogliśmy usłyszeć, tak samo górnicy są bardzo mocno uciemiężeni czy tym, co będzie tutaj na nich nałożone w związku z tym, że ma wejść ocenianie normy jakości węgla i polski węgiel z wielu kopalni ze względu na zbyt wysoką zawartość siarki w tym węglu będzie, nie będzie nadawał się do spalania w gospodarstwach domowych. I no można w bardzo prosty sposób przejść do tego, że będziemy musieli importować węgiel głównie z Rosji. Nie dość, że spowoduje to ogromny ślad węglowy, ponieważ dystans do pokonania, jak ten węgiel trafi do naszych domów, będzie ogromny, ale także będą to ogromne w zasadzie środki wydane na ten importowany węgiel. Mogliśmy tutaj usłyszeć, że będziemy musieli zapłacić za to około 6 miliardów złotych. Rolnicy zapowiedzieli, że będą wspierać górników podczas kolejnych planowanych manifestacji, które przetoczą się przez kraj w najbliższych tygodniach. Podkreślają, że problematyka dotykająca górnictwa ma szerokie implikacje społeczne i ekonomiczne, które dotyczą każdego obywatela. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o nowych wymaganiach dla rolników. Czy też jesteście źli na to, że produkty spożywcze z innych krajów nie muszą spełniać takich norm? Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.